Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj przeprowadzimy ankietę na temat, jak uczestnikom akcji Lato w Mieście podobał się pobyt w Ośrodku Kultury imieniem Cypriana Kamila Norwida. Serdecznie zapraszamy. Co sądzisz o akcji Lato w Mieście? Jest fajnie, czasami są komputery, czasami chodzimy grać w jakiś głupi futbol i są trochę gorsze. Drogi Kubo, co sądzisz o akcji Lato w Mieście? Dobrze w tej akcji, bo jest dużo futbolu, jest dużo zabawy i jest dużo komputerów przede wszystkim. Dziękujemy bardzo. Akcja Lato w Mieście. Jest bardzo fajnie, dużo pomysłów mają i szczególnie podobają mi się wycieczki do muzeum. No i jeszcze różne takie sporty. Droga Milena, co sądzisz o akcji Lato w Mieście? Mi się strasznie podoba, fajne są komputery, poznawanie sportu, najfajniejsze są komputery, bo się gra. I to na chwilę. Co sądzisz o akcji Lato w Mieście? Najbardziej mi się podoba to, że w tym tygodniu jedziemy na wycieczkę do Muzeum Motyli. I że byliśmy w planetarium i że tam widzieliśmy wszystkie gwiazdy. No i w ogóle mi się podobają komputery i podobają mi się, no co mi się jeszcze podoba, zajęcia teatralne. I koniec. I mam talent. Dosądzisz o akcji Lato w Mieście. Sądzę, że jest bardzo fajnie. Co sądzisz o akcji Lato w Mieście? Myślę, że to pycha drożdży. Jak wam się podoba akcja Lato w Mieście? Bardzo mi się podoba akcja Lato w Mieście. Zawsze się cieszę, jak w lipcu przychodzą dzieci i przez 2 tygodnie możemy z nimi mieć zajęcia. Bardzo lubię dzieci, które do nas przychodzą. A czy podoba się pani też to, co pani wymyśliła? No, wiesz, staram się, żeby dzieci były zadowolone, to ja wam powinnam zadać pytanie, czy wam się podoba to, co ja wymyśliłam. No, podoba się chyba. Akcji Lato w Mieście. No, przede wszystkim najważniejsze jest to, co sądzą dzieci. Natomiast co ja sądzę o udziale dzieci? W tym roku bardzo miłe dzieci z dużą wyobraźnią chętnie uczestniczyły w zajęciach artystycznych i teatralnych i mają bardzo dużo pomysłów. I życzymy im wakacji nadal i zapraszam w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo uczestniczącym w Lato w Mieście.